Witamy Was serdecznie. Z tej strony Krzysztof Binczak i Adam Pach. A Wy oglądacie materiał wideo przygotowany specjalnie na wieczór Halloween, poświęcony najciekawszym według nas ścieżkom dźwiękowym z nim związanym. Wytypowaliśmy 10 najlepszych naszym zdaniem albumów, których nie tylko dobrze się słucha, ale które również idealnie oddają atmosferę grozy i niepewności. Tak więc usiądźcie wygodnie, zgaście światło oraz podkręćcie głośność. The Music of Diablo, 15 Years Anniversary. Matt Ullman, jego temat muzyczny z Tristram, zapisał się w pamięci wielu graczy. To on za każdym razem koił nasze zszargane nerwy przed kolejnym zejściem do czeluści piekieł, prowadzących do zgładzenia Diablo lub naszej śmierci. Wystarczył tylko jeden utwór, który pozwolił kompozytorowi zapisać się w historii gier wideo. Wolfenstein The New Order Soundtrack. Rok 1960. Mroczny, mechaniczny świat pełny zbrodni i okrucieństw nazistowskiego reżimu. To Europa, w której przyszło nam żyć. Wokół armia robonazistów i superżołnierzy próbuje wprowadzić nowy porządek. Michael Gordon, znany ze ścieżek do niektórych części Need for Speed i Killer Instinct, stworzył intrygującą muzyczną wizję, która świetnie oddaje ten brutalny i surowy świat. Początkowo muzyka miała oddawać wagnerowski klimat, gdyż to właśnie ten kompozytor był najbliższy muzycznym upodobaniom Hitlera. Jednak romantyczne, obszerne i symfoniczne brzmienie nie wpasowało się ani w koncepcję producentów, ani Gordona. Zamiast tego dostajemy album pełen ostrych, ciężkich riffów gitarowych, elektroniki i od czasu do czasu klimatycznej gitary akustycznej. The Walking Dead Original Game Score. The Walking Dead to gra przygodowa powstała dzięki studiu Telltale Games, znanemu z produkcji takich gier jak Sam & Max, Back to the Future oraz Jurassic Park. Zarys fabularny gry bazuje na licencji wielokrotnie nagradzanej serii komiksowej stworzonej przez Roberta Kirkmana, wydawanej w naszym kraju pod tytułem Żywe Trupy. Oprawą dźwiękową zajął się Jared Emerson Johnson, który skomponował melancholijną muzykę, świetnie oddającą nastrój niepewności oraz grozy panującej w grze. Biohazard Orchestra Album. Kwintesencja muzyki z serii Resident Evil, a przynajmniej pierwszych trzech odsłon. Za produkcją albumu stanęli Masami Ueda, Hiroshi Yasukawa, Saori Maeda, Makoto Tomozawa oraz Kazunori Miyake. Płytę nagrano przy udziale orkiestry symfonicznej New Japan Philharmonic, która wzbogaciła obraz atmosfery śmierci, jaka panowała podczas gry. Mimo tego, że krążek pochodzi sprzed 15 lat, potrafi nadal straszyć swoimi dźwiękami. Pozycja obowiązkowa dla każdego sympatyka serii Resident Evil oraz muzyki z gier wideo w ogóle. Dead Space Original Video Game Soundtrack. Dead Space to wydany w 2008 roku survival horror utrzymany w konwencji science fiction. Jason Graves, autor muzyki, zastosował tutaj technikę aleatoryzmu, wprowadzającą do dzieła element przypadkowości, dzięki czemu zdecydowana większość kompozycji nacechowana jest muzyczną nieprzewidywalnością. Współpraca Gravesa z Northwest Symphonia i Skywalker Symphony Orchestra przyniosła 3 godziny interaktywnej muzyki, podzielonej na warstwy reprezentujące takie nastroje jak strach, napięcie i chaos, które engine gry mógł mieszać ze sobą w dowolny sposób. To kolejny niestandardowy zabieg, który w Dead Space przyczynił się do spotęgowania odpowiedniej atmosfery i który potrafił przerazić nie mniej niż obraz. Dante's Inferno Original Video Game Score. Gra Dante's Inferno w bardzo luźny sposób podjęła temat boskiej komedii, zaprojektowanej na podstawie twórczości XIV-wiecznego pisarza Dantego Alighieri. Podobnie jak w średniowiecznym poemacie, główny bohater gry wkracza do piekła w poszukiwaniu swojej ukochanej. Oprawą dźwiękową zajął się Gary Scheiman, dla którego była to ciekawa odskocznia po skomponowaniu muzyki do Bioshocka. Praca kompozytora przykuła uwagę kolegów po fachu i została doceniona przez krytyków za sposób, w jaki Scheiman przedstawił piekło. Alan Wake Original Score. Kim jest Alan Wake? Pisarzem, poetą, kochającym partnerem.
Ten 30-letni mężczyzna z trudną przeszłością poświęcił życie pisaniu i swojej żonie, Alice. Kompozytor Petri Alanko studiował fizykę teoretyczną na początku lat 90. Jego zamiłowanie do poszukiwania tego, co nowe i intrygujące, znajduje odbicie w tworzonych przez niego utworach. Nie boi się eksperymentować. Na potrzeby gry wykreował ścieżkę dźwiękową z pogranicza dwóch światów, analogowego i cyfrowego. Alanko chętnie wykorzystuje nowoczesne technologie, a przy tym jest przesiąknięty fascynacją muzyką klasyczną. Z jednej strony mamy więc partie zagrane przez niemiecką orkiestrę Staatskapelle Halle, z drugiej liczne efekty i silnie przetworzone dźwięki syntezatorów, w tym niesamowite Haken Continuum. Całość jednak współgra tutaj w zaskakujący sposób, tworząc oryginalną atmosferę pełną grozy i niepokoju. I'm Alan Wake. The Last of Us Original Score. U schyłku siódmej generacji konsol otrzymaliśmy wysyp tytułów, o których będzie głośno przez najbliższe lata. Prawie żaden z nich nie zrobił jednak takiego zamieszania jak The Last of Us, tytuł wydany przez studio deweloperskie Naughty Dog na konsolę PlayStation 3. Autorzy The Last of Us przedstawili sugestywny i mało optymistyczny wizerunek ludzi jako istot słabych, które odarte z cywilizacji walczą między sobą o przetrwanie niczym zwierzęta. Gustavo Santaolalla swoją muzyką odmalował ten niecodzienny i brutalny dla nas obraz, jednak oprócz tego wkomponował w całość melodie chwytające nas za serca. BioShock Orchestral Score. Od momentu powstania pierwszej odsłony BioShocka w 2007 do dnia dzisiejszego minęło kilka dobrych lat, a mimo to gra nadal wzbudza wiele przemyśleń i wśród graczy, i wśród osób nie mających na co dzień styczności ze światem elektronicznej rozrywki. Podwodna metropolia stała się wystarczającym powodem do ukazania najmroczniejszych, skrytych pragnień oraz natury ludzkiej wobec niepohamowanej chciwości. Prace nad muzyką do BioShocka trwały długo, choćby ze względu na szczególne wytyczne twórców gry. Od samego początku wymagali oni od Gary'ego Scheimana, by muzyka nie miała elementów elektronicznych. Do tego kompozytor sięgnął do źródeł muzyki klasycznej i początków amerykańskiego popu oraz jazzu. Gary Scheiman, pisząc utwory do gry, zrezygnował z licznej ilości instrumentów na rzecz minimalizmu. Użył kwartetu smyczkowego i fortepianu, budując tym samym atmosferę klaustrofobii oraz zamkniętych pomieszczeń miasta położonego głęboko na dnie oceanu. Silent Hill 2 Original Soundtracks. Silent Hill 2 to kontynuacja wydanej w 1999 roku przygodowej gry akcji w konwencji survival horroru. Główny bohater James Sunderland, uzbrojony wyłącznie w latarkę oraz rewolwer, wyrusza do miasta Silent Hill, by sprawdzić autentyczność listu otrzymanego od dawnej ukochanej z prośbą o spotkanie w tytułowym miasteczku. Oprawą muzyczną do drugiej odsłony Cichego Wzgórza po raz kolejny zajął się Akira Yamaoka. Japoński kompozytor udowodnił raz jeszcze, że jest nie tylko właściwą osobą na odpowiednim miejscu, ale i jedyną osobą w branży gier wideo, która potrafi zbalansować napięcie do odpowiednich scen dzięki melodyjnym utworom. To by było na tyle. Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTubie oraz jak zawsze do podzielenia się własnymi uwagami co do naszych wyborów, jak i komentowania naszej pracy. Żegnają się z Wami Krzysztof Binczak oraz Adam Pach.